Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na przegląd top 5 serum z retinolem, z retinoidami. Jest to jeden z pierwszych filmików, które tutaj pojawią się na moim kanale, jeśli chodzi o zastosowanie retinolu, retinoidów w kosmetykach, a wiem, że większość z Was na to czeka. Muszę jednak podkreślić pewną ważną sprawę. Otóż dzisiaj nie będę opowiadać o markach tworzących dermokosmetyki, w których właśnie znajdziemy m.in. retinol i retinoidy, ponieważ te marki zasługują na oddzielny film. Dzisiaj skupię się na zupełnie innych preparatach, takich, które są dostępne w różnych cenach. Mamy różne stężenie retinolu, ale też różne formy. I będą to preparaty, które sprawdzą się zarówno na początku przygody z retinolem, jak i później. Słuchajcie, gdybym miała zacząć dzisiejszy film, to pewnie opowiadałabym Wam na samym początku o preparatach marki The Ordinary, ponieważ ona w swojej ofercie posiada kilka produktów w formie serum z retinolem, z retinoidami, które są naprawdę w bardzo niskich cenach, a mają świetne formuły. Niestety od jakiegoś czasu marka The Ordinary jest słabo dostępna na naszym rynku. Coś jest nie tak, że kosmetyki tej marki, produkty tej marki przestały być łatwo dostępne zarówno w sklepach internetowych, jak i w perfumerii Douglas. I dlatego też stwierdziłam, że dzisiaj nie będę Wam opowiadała o tych preparatach. Natomiast jeśli one pojawią się znowu w ofercie, w sprzedaży, to wtedy zostawię Wam linki w opisie do dzisiejszego filmu do tych, które są naprawdę godne polecenia i godne uwagi. Przypominam Wam również, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie linki do wszystkich preparatów, o których będę opowiadała i nie tylko. A skoro jesteśmy jeszcze przed top 5 i wyróżnieniem właśnie tych kosmetyków, które ja chcę Wam dzisiaj polecić, to na uwagę zasługuje też jeden produkt, a mianowicie receptura Dr. Chlebus. Powiem Wam szczerze, że mam problem z tym, do jakiej kategorii go zakwalifikować, ponieważ nie jest to krem, nie jest to serum, a jest to raczej kuracja, właśnie taki preparat, receptura, który ma w składzie retinol i który możemy stosować też między innymi na początku naszej przygody z retinolem, ale również później. Ja o tym produkcie opowiadałam Wam już w oddzielnym filmie w zeszłym roku i też link do tego filmu oczywiście zostawię Wam w opisie, więc dzisiaj nie będę się na jego temat zbytnio rozwodzić. Uważam jednak i dalej podtrzymuję moją opinię, że jest to naprawdę świetny produkt, słuchajcie, świetny kosmetyk, powiedziałabym bardziej z tej takiej półki zaawansowanej dermokosmetyków i nie tylko, bardziej właśnie takich kuracji. Po pierwsze, dlatego, że został on stworzony przez lekarza, przez dr Ewę Chlebus, która jest jednym z najlepszych polskich lekarzy, specjalistów w kwestii skóry, trądziku, peelingów chemicznych, peelingów takich kuracji na naszą skórę. Jest naprawdę świetnym lekarzem i tworzenie tej formuły, receptury tego produktu trwało kilka lat. I widać, słuchajcie, to po składzie, że jest on bardzo dobrze przemyślany, bardzo ciekawy ma skład, ale też samo działanie jest efektywne z minimalizacją skutków ubocznych, które mogą pojawić się w przypadku retinolu. Owszem, to jest bardzo droga kuracja, bo jeśli spojrzycie na cenę i na pojemność, gdzie jest ona naprawdę niewielka, to możecie pomyśleć, kurczę, no rzeczywiście płacimy tutaj ogromną cenę za ten właśnie produkt. Ale moi drodzy, powiem Wam szczerze, że cena jest adekwatna do samego produktu, ponieważ on jest tak niesamowicie wydajny. On Wam starczy na minimum 3 miesiące kuracji, a sposób jego użycia, sposób aplikacji i to, jak stosujemy ten preparat, naprawdę jest adekwatny do ilości i do ceny. Bo nakładamy go 3 razy w tygodniu w niewielkiej ilości. Dodatkowo macie też dołączoną, widzicie, tutaj jest woreczek, opakowanie, taką specjalną szpatułkę, dzięki której nabieracie odpowiednią ilość tego preparatu i aplikujecie na skórę. No, ja jestem pod ogromnym wrażeniem nadal, uważam, że jest to świetna kuracja i gorąco Wam polecam, także zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego filmu, gdzie wszystko Wam tam podaję, skład, stężenie, działanie, moją opinię, obserwacje i tak dalej. A teraz zabieramy się za przegląd 5 preparatów, które chciałabym Wam dzisiaj polecić. Moi drodzy, zacznę od pierwszego preparatu,
którym jest ampułka. Tak ją nazwała marka, ale ja bym powiedziała, że jest to zdecydowanie serum jednej z moich ulubionych marek, a mianowicie Bandy. Bandy posiada w ofercie serię Medical, taką bardziej medyczną, zaawansowaną, i jest tam linia anti-aging, czyli linia skierowana właśnie na działanie przeciwzmarszczkowe, odmładzające, regenerujące dla skór dojrzałych i nie tylko. I jest to linia oparta m.in. na retinolu. Znajdziecie w niej kilka różnych produktów. Ja dzisiaj opowiadam Wam o serum, ponieważ uważam, że jest to świetny preparat na początek kuracji z retinolem, ale nie tylko. Będzie on dostosowany do każdego wieku, czyli tak naprawdę możecie zacząć go stosować już po 25 roku życia, ale równie dobrze, jeśli nigdy nie stosowałyście retinolu, a macie na przykład 50 lat, 55, 60, to również warto od niego zacząć. I też powiem Wam szczerze, że jest to jeden z ulubionych produktów mojej mamy. Mojej mamy, która posiada oczywiście skórę dojrzałą i widać te efekty skóry dojrzałej na jej twarzy, ale moja mama ma również skórę bardzo delikatną i naczyniową. I formuła tego preparatu, tej ampułki, została tak przygotowana, żeby właśnie zminimalizować efekty, te skutki uboczne działania retinolu, ponieważ uwaga, w składzie ampułki znajdziemy retinol w czystej formie, czyli retinol, tę najbardziej aktywną formę właśnie witaminy A, w stężeniu 0,4%, więc jest to naprawdę wysokie stężenie i dodatkowo jeszcze marka wzbogaciła skład witaminą C. Witaminą C, która fantastycznie działa między innymi na naczynka, na rumień, jest świetnym antyoksydantem i uwaga, tutaj mamy witaminę C w tej nowej generacji, czyli w formie olejowej, która jeszcze dodatkowo jest tak fajną witaminą C, że nie ma przy niej skutków ubocznych, jeśli można tak powiedzieć. Bo czasami podczas stosowania witaminy C, już Wam kiedyś o tym opowiadałam, może pojawić się jakieś podrażnienie, zaczerwienienie, pieczenie, a tutaj absolutnie nic się nie dzieje. Oczywiście jest to preparat do stosowania wieczornej pielęgnacji. I to też zaznaczam. To nie jest preparat do stosowania na dzień. Generalnie retinolu nie powinniśmy stosować w porannej pielęgnacji, zwłaszcza jeśli mamy tam taką formę właśnie tego czystego retinolu, czyli retinol, ponieważ jest to forma, która jest najmniej stabilna na działanie promieni słonecznych. Już Wam też o tym opowiadałam. Jeśli jeszcze nie wiecie jak, co i jak z retinolem, jak te formy, jak stosować, kiedy nakładać, aplikować, to zapraszam Was oczywiście do tego pierwszego filmiku. Też zostawię Wam link w opisie do dzisiejszego filmu, jeśli jeszcze nie wiecie. No ale dobra, co takiego mamy w składzie tej ampułki? Otóż, moi drodzy, znajdziemy tam między innymi olej makadamia. Mamy promotor przenikania, który jest również rozpuszczalnikiem, mamy emulgator, właśnie witaminę C, olej arganowy, witaminę E, retinol, olej buriti, mamy humektant, mamy znowu witaminę E w innej formie, znowu mamy antyoksydant, kwas askorbinowy, kwas cytrynowy i związki zapachowe. I rzeczywiście, formuła tej ampułki jest dosyć mocno olejowa, więc ona też będzie wchłaniała się stopniowo na naszej skórze, ale możemy ją stosować również pod krem. I to jest taki preparat, który fantastycznie sprawdzi się w przypadku skór suchych, przesuszonych, normalnych, mieszanych, ale również tłustych. Wszystko zależy od tego, czy lubicie tego typu formuły. Mamy tutaj dużo olejków. No i oczywiście zwracam też uwagę na to, że w składzie jest kwas askorbinowy, co prawda w bardzo małym stężeniu. I może Wam się wydawać, że to jest takie trochę niebezpieczne połączenie. Nawet kilka osób do mnie pisało w tej kwestii, no bo generalnie ta forma kwasowa i tutaj mamy czysty retinol, ale słuchajcie, mamy tutaj też inne substancje, plus do tego mamy humektanty, mamy promotor przenikania, mamy takie substancje, które będą dbały o naszą barierę hydrolipidową, a stężenie tego kwasu askorbinowego jest naprawdę niewielkie. Tutaj znaczną rolę będzie odgrywała witamina C w formie olejowej, czyli tej nowej generacji, ponieważ jest ona dużo większym stężeniem. Ale słuchajcie, ta formuła jest naprawdę bardzo fajnie przemyślana, bardzo fajnie skonstruowana, między innymi też dlatego, żeby właśnie zminimalizować te skutki uboczne, które mogą pojawić się przy stosowaniu retinolu. I mogą ten preparat stosować również osoby posiadające skórę naczyniową, czyli tak jak wspomniałam wcześniej,
moja mama jest zachwycona, a to też był jeden z takich preparatów, po który ja jako jeszcze kilka lat temu zaczęłam sięgać jako pierwszy, kiedy ja zaczynałam przygodę z retinolem i u mnie też fantastycznie się sprawdzał i przypominam, zawsze kiedy stosujemy retinol, w porannej pielęgnacji filtry SPF. No dobrze, moi drodzy, to lecimy z kolejnym produktem i tutaj mamy już nieco inną bułkę, zdecydowanie bardziej zaawansowaną technologię, większy skład, bardziej taki, wiecie, opracowany, potężny skład, no i też oczywiście cenę. Cena jest dosyć wysoka, więc też nie każdy z Was będzie mógł sobie na ten preparat pozwolić, ale uwaga, ten preparat będzie fantastycznie wpływał między innymi na przebarwienia, słuchajcie. To, co on robi, jak on działa na skórę i jak ją szybko rozświetla i rozjaśnia, jest nieprawdopodobne. I to jest marka PCA Skin. Jak widzicie, tak prezentuje się oto to serum w formie takiej właśnie tubki. I mamy tutaj stężenie 0,5 czystego retinolu, czyli znowu mamy tę formę bardzo, bardzo aktywną. Ale tutaj już jest inna formuła. Tutaj mamy formułę taką, powiedziałabym, lekko kremową, nieco biało-beżową i to będzie fajne rozwiązanie między innymi dla osób, które posiadają skórę problematyczną, trądzikową i pojawiają się u Was na przykład przebarwienia pozapalne, czy macie już jakieś przebarwienia posłoneczne. To, co robi ten produkt, to jest w ogóle absolutny hit. Zobaczcie teraz, co on takiego posiada w składzie. No i mamy tutaj wodę, mamy syntetyczny emolient, mamy lotny silikon, który jest również emolientem, niacynamid, roślinny glikol, emolient. Uwaga, mamy lipid, który jest odpowiedzialny za działanie w technologii liposomalnej, glicerynę, adsorbent, tłusty emolient, substancję nawilżającą i wygładzającą, humektant, adsorbent, emolient, emulgator, pochodną rezorcynolu, emolient, resveratrol, konserwant, retinol, emulgator, humektant, stabilizator, emolient, emolient, modyfikator, rheologii, zagęstnik, konserwant, regulator pH, witaminę E, emulgator, sekwestrant, emulgator i znów regulator pH. Ok, powiecie, dobra, mamy tutaj bardzo dużo takich substancji, które mogłyby się w takim preparacie nie znajdować. Mamy jakiś tam lotny silikon, który po nałożeniu na skórę bardzo szybko odparowywuje, a ma być dla nas emolientem chroniącym naszą skórę przed działaniem na barierę hydrolipidową. Ale słuchajcie, retinol w tym preparacie jest zamknięty w liposomach, czyli mamy też to, co mówiłam Wam przy okazji retinolu w oddzielnym filmie, bardzo fajne działanie, ponieważ ten retinol będzie dostawał się głębiej do naszej skóry, przez co też jeszcze aktywniej i skuteczniej działał. Dodatkowo mamy tutaj też niacynamid, mamy pochodną rezorcynolu, mamy resveratrol, który działa przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco na naszą skórę. Ten preparat jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i mamy tutaj pojemność 29,5 grama, prawie 30 gramów, ale on też jest niesamowicie wydajny ze względu między innymi na swoją konsystencję. Możemy go stosować samodzielnie, ale ja polecam Wam stosować go pod krem, też w wieczornej pielęgnacji. Absolutnie nie wolno stosować go w porannej pielęgnacji ze względu na wysokie stężenie retinolu, który jeszcze jest w tych liposomach. Połączenie innych substancji to jest preparat tylko i wyłącznie do wieczornej pielęgnacji i powiem Wam, że on naprawdę przynosi świetne efekty. To jest inwestycja, dosyć drogi preparat w naprawdę piękną skórę i przy stosowaniu go, jeśli macie przebarwienia, jeśli macie problemy z trądzikiem, pozostają Wam te przebarwienia pozapalne i chcecie podziałać, polecam Wam gorąco. No dobrze, moi drodzy, lecimy dalej. Trzeci preparat, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, to też już jest coś, o czym już Wam opowiadałam tak odrobinę. Marka Oskia. Słuchajcie, Oskia i tutaj mamy level 2, czyli Retinoid Sleep Serum. Serum
również do stosowania wieczornej pielęgnacji. Level 2, bo jest jeszcze wersja mniejsza, znaczy w sensie level 1, która zawiera niższe stężenie retinoidu. Tutaj mamy retinoid, tak jak słyszycie, czyli mamy substancję, która jest pochodną retinolu o bardzo fajnym, skutecznym działaniu, ponieważ jest to retinoid nowej generacji, ale ten retinoid ma zniwelowany, jest tak skomponowany, żeby nie dawać Wam skutków ubocznych działania retinolu na skórze, czyli żeby nie pojawiło się podrażnienie, pieczenie, intensywne złuszczanie, zaczerwienienie. W przypadku tego serum absolutnie nie ma mowy o takim efekcie działania na naszą skórę. Plus do tego mamy również witaminę C, mamy prowitaminę D3. Mamy tutaj naprawdę świetny skład, który już Wam przedstawiam. I znajdziemy tutaj emolient z trzciny cukrowej, mamy promotor przenikania, emulgator, rozpuszczalnik, emolient, witaminę C, olej ze żmijowca, wyciąg z kurkuma, wyciąg z alg, koenzym Q10, prowitaminę D3, witaminę E, emolient, retinoid, wyciąg z rozmarynu, wyciąg z zielonego kardiospermum, olej ze słonecznika, olej roślinny, lecytynę, glicerynę, wodę i konserwant. No i zobaczcie, ten skład tego preparatu można by było powiedzieć, że jest w dużej ilości procentowej bardzo naturalny. Ale mimo tego skuteczność działania tego preparatu jest też świetna. Formuła bardzo lekko olejowa, ona jest wodnista, ale też jak nałożycie na skórę, to odczujecie taką delikatną tłustość, mimo tego fajnie szybko się wchłania. Co prawda ma nie do końca przyjemny zapach i możecie na to zwrócić uwagę, ale ten zapach też momentalnie ze skóry się ulatnia. Można go stosować pod krem i sprawdzi się świetnie w przypadku również skór, które posiadają problemy z trądzikiem, z przebarwieniami. Jeśli chcecie podziałać przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, naprawdę świetny produkt, 30 ml, też gorąco Wam go polecam. A teraz wracamy do naszych polskich marek i tutaj będzie, uwaga, Basic Lab. Jedna z moich ulubionych marek i też marka, o której w ostatnim czasie bardzo dużo się mówi w mediach społecznościowych i nie tylko, ponieważ jest to marka, która tworzy fantastyczne produkty z dobrze opracowanymi składami. W niektórych przypadkach te składy są naprawdę, powiedziałabym, króciutkie, ale mają dużą ilość substancji aktywnych, które świetnie wpływają na naszą skórę. I jednym z takich preparatów, które ja przetestowałam, jest właśnie serum zawierające retinol. No i uwaga, zobaczcie teraz, jaki ma skład ten preparat. Tutaj znajdziemy skwalan, retinol w czystej formie, koenzym Q10 i emulgator. I nic więcej, słuchajcie. Mamy tutaj 0,5% stężenie retinolu, znowu retinolu w tej najbardziej aktywnej formie, ale też sam preparat wzbogacony jest m.in. o skwalan czy koenzym Q10. I to będzie takie serum, które będzie fajnie nawilżało skórę ze względu właśnie na ten skwalan. Ma olejową formułę, więc to też zaznaczam, ale będzie działało na przebarwienia, będzie działało przeciwzmarszczkowo i też ktoś zauważył z Was, a w sumie to kilka osób do mnie pisało w tej sprawie, że stosujecie go od kilku tygodni, fajnie działa na Waszej skórze, nie ma tych skutków ubocznych. Że nie pojawia się jakieś intensywne złuszczanie, nie pojawiło się zaczerwienienie, nie pojawiło się pieczeń. Moi drodzy, ja bym chciała Wam przypomnieć jedną ważną sprawę. Otóż nie zawsze takie skutki uboczne pojawiają się przy stosowaniu retinolu. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaką mamy skórę i jak nasza skóra zareaguje właśnie na retinol. Plus do tego musicie wziąć pod uwagę, jak skomponowana jest sama formuła preparatu, bo technolodzy tworzący tego typu kosmetyki starają się, żeby ograniczyć właśnie te skutki uboczne. Więc jeśli u Was nie pojawia się efekt intensywnego złuszczania, nie było zaczerwienienia, nie było pieczenia, to wcale nie oznacza, że retinol nie działa. To tak nie działa. Używajcie, stosujcie. Jak już wspominałam, pierwsze efekty działania retinolu zauważycie dopiero po około 6 tygodniach. Więc 3 tygodnie, 4 tygodnie stosowania retinolu to jest jeszcze za mało. Najfajniejszy efekt tak naprawdę w stosowaniu retinolu zobaczycie dopiero po kilku latach.
jak będzie wyglądała Wasza skóra po kilku latach regularnego stosowania retinol. No ale wróćmy jeszcze do tego preparatu Basic Lab. Ja Wam go również gorąco polecam, ponieważ on ma fajną cenę i można go dostać również w kilku pojemnościach, więc też jest fajnym preparatem, który można wprowadzić do pielęgnacji takiej początkującej, kiedy zaczynacie kurację z retinolem. A do tego, uwaga, pamiętajcie, stosujemy go na wieczornej pielęgnacji, można nakładać go pod krem, można stosować go bez kremu, jeśli ta sama konsystencja olejowa jest dla Was zbyt tłusta i widzicie, że długo się wchłania. Sprawdzi się również w przypadku skór suchych, mieszanych, tłustych, w przypadku skór odwodnionych, dojrzałych i również mogą sięgać po niego osoby posiadające skórę naczyniową, ponieważ ten preparat nie będzie powodował Wam podrażnienia. Moi drodzy, ostatni kosmetyk na dziś i zdecydowanie najtańszy jest to firma LIK. Na pewno większość z Was również o niej słyszała, bo jest to kosmetyk, który możemy dostać m.in. w Superfarm. I tutaj również mamy retinol. Co prawda, najniższe stężenie wśród tych wszystkich, o których Wam dzisiaj powiedziałam, bo mamy tutaj stężenie 0,3%. A dodatkowo w składzie znajdziemy również wodę, humektant, kwas laktobionowy, witaminę E, kwas hialuronowy, retinol, emulgator i dwa konserwanty. Uwaga, zwracam tutaj uwagę, że te konserwanty, które pojawiają się w formule tego serum, są to parabeny, więc jeśli jesteście osobami, które stronią od substancji kontrowersyjnych, to warto to podkreślić. Mimo tego zwróćcie uwagę, że w składzie tego serum znajdziemy dwa kwasy. Mamy kwas hialuronowy, o którym już Wam kiedyś opowiadałam, ale mamy też kwas laktobionowy, który zaliczamy do kwasów PHA. I też Wam wspominałam o tym, że retinol nie łączy się z kwasami, natomiast tutaj mamy takie formy kwasowe, z którymi retinol spokojnie możemy łączyć. Plus do tego mamy retinol w czystej formie, więc ten najbardziej skuteczny. I uważam, że to też jest taki preparat, po który mogą sięgnąć osoby zaczynające dopiero kurację z retinolem. Mamy niskie stężenie, ale stężenie optymalne na początek kuracji. Mamy naprawdę fajny skład, też bardzo ciekawą konsystencję i to też jest taki produkt, który raczej nie będzie wywoływał u Was żadnego podrażnienia, widocznego złuszczania, ale mimo wszystko weźcie poprawkę zawsze na to, że jednak retinol na skórze może różnie reagować, Wasza skóra może różnie reagować na tę najbardziej aktywną formę retinolu, więc zawsze trzeba pamiętać o tym, że jakieś tam delikatne złuszczanie może się pojawić mniej więcej w drugim, czwartym tygodniu stosowania serum. No i przypominam, to też jest preparat do stosowania wieczornej pielęgnacji i zawsze w porannej pielęgnacji stosujemy filtr. W opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam jeszcze linki do kilku innych preparatów w formie serum, które również są warte zainteresowania. Przypominam, że są tam linki do produktów, o których Wam dzisiaj opowiadałam. No i jestem bardzo ciekawa, czy znacie te kosmetyki, czy już je kiedyś stosowaliście, jak się u Was sprawdziły, czy to na przykład od nich zaczynaliście kurację z retinolem, a może macie jakieś inne sprawdzone produkty w formie serum, które moglibyście dzisiaj polecić w komentarzach. Dajcie oczywiście znać, a ja tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa!